W Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim zmiany personalne. Od 11 marca tego roku funkcję rektora uczelni pełni dr Izabela Zaborowska, dotychczasowy dziekan Wydziału Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu. Zmiany personalne wynikają oczywiście z nieszczęsnego wypadku i wakatu na stanowisku rektora. Pan profesor Obodyński, jak Państwo pamiętają, zginął tragicznie we wrześniu ubiegłego roku, zaraz po podjęciu tutaj działań i pracy u nas na uczelni, w związku z czym trzeba było szybciutko ten wakat wypełnić i mieliśmy pana docenta Marka Świecę, który pełnił obowiązki rektora. I w tym czasie założyciele tutaj obserwowali pracę wszystkich zaangażowanych na uczelni i doszli do wniosku, że pani doktor Izabela Zaborowska, która do tej pory pełniła funkcję dziekana Wydziału Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu, będzie idealną kandydatką na nowego rektora naszej uczelni. I tak właśnie się stało. Dla Izabeli Zaborowskiej objęcie nowej funkcji to duże wyróżnienie, ale też ogromne wyzwanie. Bardzo mi zależy, jako ostrowczance, aby zrobić coś jeszcze dla tego miasta, coś więcej niż moi poprzednicy. Myślę, że świat idzie do przodu, rozwój w każdej dziedzinie, także myślę, że musimy pokazać, że my tu, nasza jedyna ostrowiecka uczelnia, również idzie do przodu. Nowy rektor uczelni ma już pewne plany co do rozwoju Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości. Po pierwsze, będą to uruchomienie nowych specjalności, które będą dostosowane do rynku pracy, podnoszenie jakości kształcenia. No i w dużej mierze tutaj zależy nam na współpracy z zagranicą, z uczelniami zagranicznymi. W tej kwestii pierwsze działania już zostały podjęte. Wydział Nauk Społecznych i Technicznych Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości podpisał umowę o współpracy z Uniwersytetem w Suczawie w Rumunii. Na podstawie tej współpracy będzie wymiana studentów, będzie współpraca naukowo-badawcza. Ponadto również nawiązał wydział kontakt z Uniwersytetem w Kijowie. Zmiany kadrowe w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości to nie tylko nowa osoba na stanowisku rektora. Zmienia się też moje stanowisko. Zaproponowano mi funkcję prodziekana Wydziału Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu. W związku z tym, że też powstał wakat na tym stanowisku, znaczy na stanowisku dziekana, na które została powołana pani dr Grażyna Kałamaga, a ja jako osoba troszeczkę wspierająca może funkcję dziekana, jako prodziekan będę teraz pracowała tutaj na uczelni. Oprócz pełnienia obowiązków prodziekana Wydziału Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu, Marta Dobrowolska-Wesołowska pozostaje jednocześnie rzecznikiem prasowym uczelni.